Tak wam przywalę, że zęby wam wyjdą poza nawias. Twój czas dobiegł końca. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Zdaje się, że mają teleporter. Trudno być skromnym, gdy jest się kimś tak wielkim jak ja. Nie skrzańcie tego. To miasto to beczka z prochem, która może sprowadzić na świat pożogę. A szpon to zapalnik. Hanzo, zastanów się nad dołączeniem do nas. A wielki herszt nie boi się ognia. Świątynia ognia jest słaba. Wielki herszt pomoże jej w wielu bitwach, więc wielki herszt musi dostać więcej. Mogę zapytać, gdzie się pan nauczył żeglować? Ale szkoda. Liczyłem na solidne bicie. Żegnam! No i co się tak gapisz? Okej, a ile jeszcze kroków? Ale się działo. Bisk machał dookoła tymi wielkimi pazurami. O tak! Więc go przygniotłem dimodemolatorem. To było epickie. Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. Tytana nie ma, horyzontu nie ma, Luny nie ma. Czemu przytrafiają mi się takie rzeczy? Luna, utknęliśmy! Wszędzie są kości zwierząt! Pomóż nam! Luna, przyjdź szybko! Słyszę zbliżające się wielkie zwierzę! Luna, gdzie jesteś? Zgubiłem cię! Nic nie widzę w tym ogrodzie! Spotkamy się po drugiej stronie! Hej, Luna, wszystko w porządku? Wynośmy się z tej dżungli! Ci obcy są wszędzie! Przed nami widzę kanion! Doprowadzi nas do dżungli. Chodźmy tam! Mam coś dla ciebie, wielki Brutusie. To całkiem nowa substancja wspomagająca. Nazywa się EPO. Eliksir i po olimpiadzie. Moje arcydzieło. Absolutnie nie do wykrycia testami antymagiowymi. Hej, Cinto! Monet! To ja! Chłopaki! Chcę wam kogoś przedstawić. Tu właśnie mieszkałeś? Pewnie chcą mi zrobić jakiś kawał. Zaraz skoczy na mnie Gyatso, żeby mnie przestraszyć. Jest moim opiekunem. Tak, słyszałem, że jest tam świątynia. Tego nie wiem, lecz w zamku Srebrowód mieści się archiwum ze starymi mapami. Jeśli gdzieś można znaleźć jakąś wskazówkę, to tam. W tym momencie? Nijak. Gdybym zdołał się wydostać, zaprogramowałbym ci jakąś pomoc. Może udałoby się tego uniknąć. Wiedziałem o wadach Clue, ale programobójstwo, powstanie Izo to cud. Dlaczego nie umiał tego dostrzec? Dlaczego nie umiałem mu pokazać? Jeszcze w mieście widziałem, jak twoja przyjaciółka zakradała się na pokład okrętu Clue. Musisz jej pomóc. Jest wyjątkowa. Bardziej niż ci się wydaje. To nasza ostatnia nadzieja. To wszystko była ściema, chudy. Ta cała gadka o moim bracie to kit. Wstawiałem bajery, żeby ludzie mnie lubili, żebym był cool. Ale byłem w mylnym błędzie. Przekręty mój brat. Kiedy ja się tego oduczę, chudy? Dobra, przepraszam szczerze. Nie chciałem narobić bydła. Proszę, proszę, zostańcie na miejscach i sprowadźcie Optimusa Prime do mnie natychmiast. Wyglądasz mi jakoś znajomo. Ale występowałem już przed niejednym tłumem. Kiedy wybudziłem się z hibernacji, wyczułem tu ślad energetyczny Optimusa. Wciąż pamiętam, jak ukradł mi główną rolę podczas naszego pierwszego starcia. Ale część druga ma zupełnie inny scenariusz. Taki z ciebie chojrak! Czas na zwrot akcji! Ukłoń się widowni! To dla mnie zaszczyt, mali sprawcy wielkiej destrukcji. Czy zechcecie zostać moją dodatkową obsadą? Wszyscy wsiadać! Pociąg Octrain za chwilę rusza! Gdy mnie zobaczysz, będzie już za późno. Moje nogi są gotowe! Co jeden nazywa podpaleniem, dla drugiego jest chwalebną destrukcją przeszkód na drodze do maksymalnej prędkości. Bo nie ma oświecenia bez przyspieszenia! A zatem walczysz po stronie tych, którzy chcą nas spowolnić. Gdy droga jest szersza, duch jaśnieje. Bzdura, narobiłaś tyle hałasu, że obudziłabyś pijanego na Medyjczyka. Jakieś wieści od twych szpiegów? W tych jaskiniach znajduje się wejście prowadzące do krypty. Każdego dnia w nie stukamy, ale tamci nie chcą nas wpuścić. Słyszymy ich głosy po drugiej stronie. Nie, proszę, zostaw mnie, Boże, nie, proszę! Pragnę do laboratorium. Z głębi odchłani. Schowałem się.
One tu są wszędzie, czają się. Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Gdzie jesteś, ty śmierdzący? Tu jesteś, moja ślicznotko, ty. Naprawdę myślisz, że dasz sobie z nami wszystkimi radę? Oj, dawaj się tu. To jest pułapka. Spadamy. W prawo miałeś piec, ty pokrako. No i co ja mam teraz zrobić? Kim jest ten, który śmie używać mojej mocy? Powiedzcie. Iriga nie ma. Przepadł. Nikim. Ciało Iriga jest tutaj. Ale Iriga nie ma. Przepadł. Szalok ukradł duszę Iriga. Nie. Szalok pobił ciało Iriga. Amulet. Z duszą. Obiecujesz? Dobrze. Ciało Iriga posłucha. Ciało Iriga jest takie puste. Irik uciekł wtedy przed Szalogiem. Przed powietrzem na bagnach. A, niezły ruch. Trochę jak na słowiańskim targu. Słowianie mają takie targi na stadionach. Wszystko tam można znaleźć. Dosłownie wszystko. Niesamowite. Znajomy był na placówce, to opowiadał. Wcale się nie dziwię, że już się tu nie pokazują. Źle ich traktujesz, poniżasz ich. No zastanów się chwilę. Ci faceci zburzyli Kartaginę, dali łupnia prawie całemu światu, a tu jakaś kupa mięsa daje im cięgi. Kim jesteś, że rzucasz wyzwanie Brutusowi? Synem jakiego króla czy cesarza? Jakich wielkich czynów dokonałeś? Że ważysz się ubiegać o rękę tej panny wraz ze mną, ha? A co będzie ze mną? Wyjaśnij mi to, proszę, bo nie jestem pewien, czy może mam ci paść do stóp, e? Zatańczyć taniec szablami? To nie ja cię wykorzystałem, Megatronie. To był pomysł Alfa Q. Chyba spodziewali się ataku. Wzmocnili obronę. No proszę, wróciła nadzieja wolnej galaktyki. Wiedziałem, że żyjesz, cały czas wiedziałem. Ręka do góry. Kto się czuje poważnie rozczarowany naszymi ziemskimi wakacjami? Co tu robią te ssaki? Wszystkie legendy biorą początek od prawdy. Od przymierza kilku dzielnych dusz, walczących o swój świat. Każdy może być bohaterem. Każdy z nas. Jeśli tylko będzie tego pragnął. Jest tu także córka jednego generała, która dawniej uprawiała miłość lesbijską. Przebieramy się wszyscy w suknie kobiece i bywał. Niewesoło! Hound robi wjazd! Uwielbiam zaczynać dzień od strzelaniny. Sorry za obsługę! Moje zaproszenie na to łojenie tyłków musiało trafić do spamu. Na pewno się nie skusicie? Jestem dużym celem. Cieniasu. Tak. Święte słowa, Crazy Bolt! Gość jest geniuszem! Wizjonerem! Ha, wpakowała się w twoją zasadzkę, Crazy Bolt! Ha, 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 genialne! Jak śmiesz dotykać Crazy Bolta? Nikt nie ma prawa dotykać mojego mistrza! Muszę ci o czymś powiedzieć. Kiedy patrzyłam, jak grasz, coś się we mnie zmieniło. Czuję się... inaczej. Czuję się... kimś, osobą. Wypuść mnie, stworzenie z lądu! Nie życzę sobie twojego cuchnącego cielska na moim grzbiecie! Teraz muszę cię pokonać na dwóch nogach, jak jakaś marna ziemska kreatura. Jak śmiałeś! Ktiko! Mam na imię Hammerstrike! Jestem największym piratem Cybertronu i wkrótce zostanę władcą wszystkich mórz! Już drugi raz musiałem wyjść na ten obmierzły ląd. Chwała prądom, że tym razem nikt nie zauważył. Nigdy nie znudzi mi się widok tak druzgocącej porażki! Nie spodziewałbym się takich zdolności dedukcji po Dinobocie. Oddać? Nie, ale dziękuję, że podeszliście bliżej. Wrócę do ciebie, kiedy pozbędę się prawdziwych zagrożeń. Rozciąć mi te drzwi! Dość tej zabawy! Masz mi natychmiast oddać sterownik! Nie ma mowy, nie zgadzam się! Bo ja zawsze jestem dzieckiem, to niesprawiedliwe! Nie mogę chociaż raz być kimś innym! Tak samo zabrali naszą mamę, kiedy byliśmy mali. Mama nie patrzyłaby, jak kogoś zabierają, walczyłaby! Znaleźliśmy go, był pod naszą opieką, powinniśmy walczyć! Co byś zrobił, gdyby chcieli porwać mnie? Wiesz, że tego chcesz, Harry, przy takiej cenie? Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest za tym portretem. To bardzo cenna karta kolekcjonerska. To świetna okazja, Harry. Może się nie powtórzyć. Mam pić pieprzoną świńską krew? Nie, kurwa!
Jesteśmy generałami na dworze Włada Drakuli Tepesza i należy nam się porządny napitek. Według mapy 30 kilometrów stąd jest miasto. Nie spodziewają się nas, a nawet jeśli to gówno mnie to obchodzi. Dzisiaj się najemy. Zachowały się po nim fragmenty, które zostały ukryte na wieki. Odkąd zdołaliśmy pokonać lidera Decepticonów, Megatrona, jego ocalałe ostrogi prowadzą z nami sekretną wojnę. Teraz my, Autoboty i nasi alianci, bronimy ludzkiej rasy przed totalną zagładą. Ale ten impas nie może trwać. Któraś strona musi wygrać. I oto toczy się ta walka.